Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy babkę drożdżową z ziemniakami. Mam tutaj 0,5 kg mąki pszennej. Do mąki dodaję szczyptę soli. Łyżkę mąki ziemniaczanej. 3/4 szklanki cukru i cukier waniliowy. Cukier waniliowy z cukrem przekładam do jajek. Mam tutaj 5 jajek, które ubijemy na czystą masę. Tu mam 2 ziemniaki ugotowane i przepuszczone przez praskę. 10 deko to pół kostki masła. Rozpuściłam i dolejemy na koniec do naszego ciasta. Tutaj mam drożdże, zalałam 5 deko drożdży, zalałam pół szklanki letniego mleka i dałam 2 łyżki cukru. Drożdże już rosną 10 minut. Rozczyn mamy drożdży gotowy. Teraz należy ubić jajka. I już zaczynamy łączyć składniki ciasta na babkę z ziemniakami. Jest ona bardzo smaczna. I teraz będziemy dolewać masę jajeczną. Rozczyn z drożdży. Dołożymy ziemniaki i całość należy bardzo dokładnie wyrobić. Ja sobie podłożę tutaj, żeby mi się miseczka nie ślizgała i spróbuję wyrobić łyżką, a jeżeli nie, to sobie pomogę ręką. I składniki muszą być bardzo dokładnie połączone. Tak wygląda nasze ciasto, jeszcze troszeczkę i na koniec dolejemy rozpuszczone masło, ale masło musi być letnie i dokładnie całość wymieszamy. I tak przygotowane ciasto na babkę zostawiamy na 40 minut do wyrośnięcia. Później przełożymy do formy. Formę mam wysmarowaną masłem i również zostawimy na 10 minut, a później będziemy piekli godzinę w 170 stopniach i będziemy mieli fantastyczną babkę drożdżową z ziemniakami. Musi odchodzić od ścianek. To jest dobrze wyrobione i teraz należy je przykryć i pozostawiamy do wyrośnięcia.
tak zazwyczaj jak ciasto podwoi objętość, to już świadczy o tym, że ciasto jest dobrze wyrośnięte. I tak oto babkę zostawiamy do wyrośnięcia. Przykrywamy i zostawiamy. I tak oto nasze ciasto pięknie wyrosło. Przełożymy go do formy. Zostawimy na 20 minut i potem przełożymy do piekarnika i będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach i będziemy mieli fantastyczną babkę drożdżową z ziemniakami. Muszę to tak. Należy teraz ciasto wyrównać i zostawiamy na 20 minut, a później przekładamy do piekarnika. I tak oto babka drożdżowa z ziemniakami. Tak oto wygląda nasza babka drożdżowa z ziemniakami. Pięknie wyrosła. Przykrywamy talerzem i babkę należy obrócić. I mamy fantastyczną babkę drożdżową z ziemniakami. Możemy zrobić lukier lub posypać cukrem pudrem. Babka jest bardzo, bardzo smaczna. O ile Państwu mój przepis się podoba, to bardzo serdecznie proszę o łapkę w górę.